Hej, hej, hej! Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z Hearthstone'a, w kolejnym sezonie Drogi do Legendy. Sezon był to trzeci, właśnie przeminął. Teraz sezon czwarty się zaczyna. Ostatni sezon skończyłem z rangu czwartą. Tak, wiem, miałem już trzecią, ale przegrałem jeszcze jeden pojedynek. I to z Miracle Rogue'iem. I spadłem, i się wkurzyłem na tą grę i stwierdziłem, że wale to nie wbijam rangi. No. A więc skończyłem na randze czwartej, ale miałem już trzecią rangę, nawet trzecią trzygwiazdkową. To było widać na streamie. Także to się liczy. No i co? Za tą czwartą rangą dostaniemy sobie nasz tęczowy... naszą tęczową koszulkę na karty oraz 21 bonusowych gwiazdaczek, które sprawią, że zaczynamy batalię od rangi 17 od Taurena Wojownika. Także jak wygląda podsumowanie zeszłego sezonu, możemy sobie jeszcze zmienić na tą tęczową wódkę. No i co? Zobaczmy sobie, jaka misja wpadła nam na początek tego sezonu. No, Hunter Druid, nie chcę tego... O, Shaman lub Warlock i to na 600 golda. Pretty nice. Także co? Gramy sobie teraz pierwszy meczek tego sezonu. Minus jest taki, że gramy z tymi samymi przeciwnikami, co graliśmy w poprzednim sezonie. Czyli Miracle Rogue, Handlock i wszelkiego rodzaju agro. I też Ram Druid. Tak. Tak wyglądają mecze na tych wyższych rangach. A ja teraz gramy z tymi samymi, ponieważ jest godzina 6:50, a więc jeszcze mało kto nabijał rangę z tych słabszych tych. I będziemy grali z osobami, które też po prostu startują z tych rang. No cóż. Zaczynamy sobie przeciwko panowi Guldanowi. Banhammer i Lava Burst nie są dobre na początek. To za ognisko z tego języka. Zawsze się nad nim zastanawiam. Jeśli mamy Giermka Argentu na pierwszą turę, ten dosłownie jest świetny. Można wprawdzie w pierwszej turze, jak mamy coina, skoinować sobie totem i potem dograć do niego ten totem. Ale w drugiej turze chcę skoinować sobie Feral Spirity. A więc jak już nie mam nic zagrać do tego totemu, to go wrzucę. No tutaj hand dwie pary sprawdzam, tak zwane. Ale i przeciwko handlockowi, i przeciwko agro te dwie pary sprawdzam. Nie są tragiczne. Także jakoś to powinno być. Nasz przeciwnik gra agro, czy gra handlockiem? Gra agro. Wystawił jak priesta na Earthshocka. O, ludki. To jest piękny hand. Teraz będą Feral Spirytki, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Potem jeszcze mamy jakieś kolejne Feral Spirytki. Potem jeszcze jakieś Lightning Stormy. Po prostu awesome. A koleś jeszcze drawuje kartę. Chyba, że to nie jest agro. Ale... jeśli to nie jest agro... to co to kurde belek jest? No dobra, pożyjemy, zobaczymy. Harvest to Golemmo. Soulfire. Zdiskardowało drugiego Soulfire'a. Też bardzo fajnie. Co my sobie zrobimy? Myślę, że wyciszymy. Wyciszymy go. Wyciszymy go. Nie ma co tam pozwalać mu się rozrosnąć, ani wstawiać. Trzeba mu zabijać wszystkie kreaturki. Nawet jeśli już zmarnowaliśmy oba nasze Earthshocki.
No to cóż. Jakoś to przeżyję. Mortal Coin. No dokładnie. Jak żeby to było możliwe, żeby Warlock nie miał Mortal Coina, kiedy ty masz kreaturę z jednym hapsem. Tutaj kolejne Feral Spiritki, oczywiście. Czy chcemy zagrywać Lightning Bolt, bo tego tutaj i tak nie możemy zagrać, żeby one się poskracały. Znaczy one, żeby się poskracały, a moje, żeby przeżyły. Czy chcemy Lightning Boltować? Chyba nie. Chyba nie. W tej turze, jeśli on się mocno wysypie, mamy Lightning Storma. Także też jest w miarę spoko. No, czekamy, czekamy, co zrobi nasz oponent. Czekamy, czekamy. Co to będzie, co to będzie? We must cleanse the sun well. Light protects me. Oh, yeah, light protects me. Okay. Jako iż nie możemy nic sensownego zrobić, rzucę Lightning Storma, wyczyszczę mu cały stół, dobiję giermka, będę miał ładny, czysty stół i tą Terra 2-2. Myślę, że jak najbardziej spoko dla mnie jest to opcja. Tutaj oczywiście skrócimy, żeby nie dostał buffa, czy jakiegoś innego krapu, na przykład Dark Iron Dwarfa, czy pana o imieniu ten śmieć, który daje plus 2 na wejściu za 1 jest 2-1. Proszę państwa, w taki oto piękny, widowiskowy sposób zaczęliśmy sezon lipiec 2014. Sezon, w którym bardzo, bardzo chciałbym zdobyć legendarną rangę, bo już poprzednio było blisko. Także w tym będę się bardzo starał. Zapraszam na streamy, które będą właśnie w tym miesiącu i w sierpniu pewnie też. Dosyć często z tego powodu, iż są to wakacje. Jeśli taki króciutki odcinek, tylko by otworzyć sobie sezon. Ja teraz pójdę najprawdopodobniej skończyć moją arenkę, bo mam 2-0. Gram sobie paladynem. Bardzo fajna ręka, myślę. Myślę, że będzie 12-0. Albo 2-3. Przy okazji zrobię sobie misję na paladina. I moi drodzy, jeśli zrobię, jak skończę tą rękę, będę miał paczkę. Tutaj będzie 370 golda. Potem jeszcze 4 winy szamanem. To będzie 400 ileś. Plus jeszcze jakiś gold z areny. Tak czy siak, zbliżamy się do unboxingu, tak. I kopiemy dalej po Leroya. Albo Cairna. Albo Preparation. Albo Mountain Gianty. Tak, skończyłem ostatni sezon na Mountain Giancie. Przydałby się teraz z paczki. No ale cóż, na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym wbił legendę w tym sezonie. Początek świetny. Mam nadzieję, że cały sezon będzie tak wyglądał, iż przeciwnicy będą cały czas wybuchali, aż dojdę do top 1 europejskiego serwera. A potem tak samo na kwalifikacjach na BlizzCon. A potem tak samo na BlizzConie. Tak, się rozmarzyłem. Ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam też uda się fajnie pograć w tym sezonie, że również zdobędziecie wysokie rangi
I że jedyni przeciwnicy, z jakimi przegracie, to będę ja. Aha, tak. No dobra, to już serio tyle. Trzymajcie się. Powodzenia. Do następnego odcinka.